Sonda Parker Solar Probe wystrzelona 12 sierpnia 2018 to istny, rozżarzony węgielek na kosmicznym grillu. Zbliża się do Słońca na nieco ponad 6 milionów kilometrów, aby badać jego koronę, czyli zewnętrzną warstwę widoczną gołym okiem podczas zaćmień całkowitych. Pierwsze dane z sondy zostały już opracowane i pokazały, że nasza gwiazda jest dziwniejsza niż się nam wydawało. Oczywiście danych, które wysyła sonda, jest mnóstwo i dowiemy się z nich na pewno jeszcze wielu fascynujących rzeczy dotyczących naszej gwiazdy. Jednak póki co, naukowcy z NASA przedstawili pierwszych 5 nowych faktów dotyczących Słońca. Na temat samej sondy zrobiliśmy już odcinek, link do niego znajdziesz w opisie i w prawym górnym rogu ekranu w zakładce z kartami. Podróżując przez gorącą atmosferę naszej gwiazdy, sonda Parker Solar Probe wysłała złożone dane, które pokazały, że nasze dotychczasowe spojrzenie na Słońce było dość uproszczone. Pomimo tego, że o naszej gwieździe z każdym rokiem wiemy coraz więcej, Parker Solar Probe to jedyna sonda, która znajduje się tak blisko naszej gwiazdy, dzięki czemu mamy obecnie możliwość głębszego przyjrzenia się wiatrowi słonecznemu oraz naładowanym cząstkom, które znajdują się w koronie słonecznej. Te rozpędzone, naładowane cząstki mogą zaszkodzić zarówno astronautom, jak i satelitom znajdującym się w przestrzeni kosmicznej. I to nawet pomimo bycia chronionym przez ziemską magnetosferę. Dlatego tak ważne jest, aby dowiedzieć się jak najwięcej o ich pochodzeniu, procesach prowadzących do powstawania wiatru słonecznego oraz ewentualnych sygnałach, których obserwacje dadzą znać wcześniej o nadchodzącym wyrzucie cząstek i dzięki czemu będziemy w stanie zabezpieczyć się na taką ewentualność. Ale wspominałem o 5 nowych odkryciach dokonanych z pomocą sondy Parker Solar Probe. I oto i one. Dzięki sondzie astrofizycy odkryli strefę zupełnie pozbawioną pyłu. Od dawna wiadomo było, że przestrzeń jest nim wypełniona. Jesteśmy nawet w stanie zauważyć go z Ziemi w postaci tak zwanego światła zodiakalnego, czyli najzwyczajniej w świecie światła rozproszonego właśnie na cząsteczkach kosmicznego pyłu. Sonda Parker Solar Probe wykazała, że obłok pyłu zanika w odległości mniej więcej 5,5 miliona kilometrów od powierzchni Słońca. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być prosta. Im bliżej Słońca, tym wyższa temperatura i nasza gwiazda zwyczajnie powoduje wyparowywanie cząstek otaczającego ją pyłu kosmicznego, tym samym tworząc strefę od niego wolną. Kolejnym odkryciem są wiraże związane z liniami pola magnetycznego Słońca. Z Ziemi wydaje się, że te linie ze Słońca płyną jednorodnie. Jednak sonda zauważyła, że przy samym Słońcu zachowują się dość zaskakująco. Linie pola magnetycznego wiją się jak bicze, dosłownie strzelając w przestrzeń kosmiczną i potrafiąc obrócić się o 180 stopni w ciągu kilku sekund. Wiraże te pojawiają się całymi grupami i są zgrane z kępkami szybko poruszającej się plazmy w wietrze słonecznym. Trzecim odkryciem są turbulencje. Słowo znane wam być może z lotnictwa. Samolot może wpaść w turbulencję atmosfery, wtedy lot przestaje być przyjemny. Maszynom trzęsie, a wszystko to przez zaburzenia i mieszanie się powietrza w atmosferze. O jeśli chodzi o Słońce, to naukowcy od dawna zastanawiali się, czy wiatr słoneczny powstaje jako ciągły strumień, czy w postaci urywanych wystrzałów. Dzięki pracy sondy wiemy już, że wiatr słoneczny jest bardzo poszarpany i nieregularny. Plazma w nim zawarta również zdaje się być nieuporządkowana i nieskupiona w jakimś konkretnym kierunku. Część ze słonecznej materii jest wyrzucana w przestrzeń kosmiczną, natomiast inna odbijana i wraca z powrotem w kierunku naszej gwiazdy. Te skupiska mogą również zaburzać pole magnetyczne, tworząc wspomniane wcześniej wiraże. Mogą również wskazywać na to, jak wygląda wiatr słoneczny w swoich wczesnych fazach rozwoju, zaraz po jego utworzeniu się. Czwartym odkryciem jest tak zwany punkt przełomowy. Sonda znalazła taki punkt przejścia w wietrze słonecznym. Korona słoneczna to nikła, najbardziej zewnętrzna warstwa Słońca, która przechodzi w wiatr słoneczny. Przed rozpoczęciem pracy sondy naukowcy wiedzieli już, że korona obraca się razem z widoczną pod nią powierzchnią. Nie wiedzieli jednak, w jaki sposób i gdzie wiatr słoneczny zaczyna lecieć prosto, bez rotacji, aż dotrze do naszej planety. Sonda zauważyła ten moment przejścia i okazało się, że zachodzi on dużo dalej niż się tego spodziewaliśmy, bo w odległości aż 32 milionów kilometrów od powierzchni naszej gwiazdy. Ostatnim odkryciem są tak zwane drobne zdarzenia cząsteczkowe. Pomimo tego, że podczas dwóch pierwszych przelotów sondy w pobliżu Słońca było ono dość spokojne i ciche, sonda z pomocą urządzenia ISOIS zaobserwowała kilka małych wyrzutów materii gwiazdowej.
Takie zdarzenia były obserwowane w przeszłości, ale nigdy w tak małej skali. Materia wyrzucona w trakcie takiego małego zdarzenia rozprasza się po drodze na Ziemię tak bardzo, że nie jesteśmy w stanie wykryć jej z powierzchni naszej planety. Gdyby nie sonda Parker Solar Probe, nigdy nie wiedzielibyśmy o istnieniu tych małych zdarzeń. Szybko poruszające się cząstki są źródłem groźnego promieniowania. Dowiadując się więcej na temat tych wyrzutów, będziemy mogli lepiej chronić nasz sprzęt i astronautów przebywających w kosmosie. Przed naszą sondą jeszcze sporo wyzwań i pracy, ale już w tym momencie pomaga ona nam ujrzeć naszą gwiazdę w zupełnie nowym świetle. A ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym dostarczamy wam tego typu informacje. Jeśli też chcesz zostać jednym z nich, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu oraz w prawym górnym rogu ekranu w zakładce z kartami. Zapraszam też na Instagram Astrofazy i widzimy się w kolejnym Astroshorcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!